mam wszystkie instalacje robione na 240 V. Także mogłem je bezpośrednio przyłączyć na prąd stały i dołączyć. No, trzy słowa dla naszych widzów. Na co powinni zwrócić uwagę? Od czego zacząć? Maszt, co, jak posadowić? No, maszt to przede wszystkim, no to jest, ten waży 2 tony z groszami. To jest... Aha, dobra. No ogon nam się rozłożył ładnie teraz. I wystartował. No pierwszy raz widzimy u Ciebie, jak to startuje od zera. Enei. Tak. Za cały rok rozliczeniowy. I na bazie tej faktury mogę udowodnić, dlaczego ja się zajmuję również i off-gridem. Mhm. Chińskie, szybko obrotowe, dwuśmigłowe, to piszcie aż, nie? To po prostu jakbyśmy linkę nad głową zakręcili, skakankę, to jak zaczniemy szybko obracać, to piszcie. A możemy tak obracać, że nie będzie piszczało, nie? Mhm. Także, o, teraz prawie ma maksymalne C, także się na pewno... Cześć i czołem. Widzicie tam? Tam jest wiatrak. Wiatrak jest w tej chwili wyłączony. Dlaczego? Co? Jak? Cześć i czołem. Witam Was gorąco i serdecznie na kanale Dobry Projekt. Na naszym kanale zajmujemy się promowaniem, propagowaniem off-gridu, propagowaniem różnych rozwiązań, które pozwoliłyby nie tylko Edwardowi nie płacić rachunków za prąd. No tak, ale zobaczymy, czy to jest cała prawda. Czy się da? Czy się da, tak. Teraz będziemy mogli na dokumentach pokazać, jaka jest właściwie cała prawda i kto jest temu winien. Pytanie. Po prostu dostałem fakturę od Enei. Tak. Za cały rok rozliczeniowy. I na bazie tej faktury mogę udowodnić, dlaczego ja się zajmuję również i off-gridem. Mhm. Otóż to jest ta faktura Enei, z której wynika, wynika ewidentnie, że mam ilość energii elektrycznej wynikającej z bilansowania z upustem, ile... Tu jest. Szukam. Tu, ilość energii pozostającej na magazynie. Czyli rozliczyli mi, zostało 14 136 kWh, to jest... energia dzienna i energia elektryczna nocna 4098, czyli w sumie 18 tysięcy to jest wartość w przeliczeniu, jakby trzeba było za to zapłacić, około 20 tysięcy złotych. Czyli to jest dokładnie wartość wiatraka. Nie, to nie jest wiatrak, to jest fotowoltaika. Ja wiem, ale gdyby za te pieniądze mógłbyś sobie kupić drugi wiatrak. Tak jest. Ale teraz w czym rzecz? Ale mimo wszystko, że mam tak potężną nadwyżkę, przysłali mi do zapłacenia 383 plus jeszcze 48 zł jakieś tam historie dodatkowe. Ale to jest dopłata wynikająca z czego? Widzowie kanału Dobry Projekt wiedzą doskonale o tym, że my się zajmujemy propagowaniem off-gridu i nie jesteśmy fachowcami w kwestii płacenia za prąd. Gdzie 99,99% osób w Polsce na temat rachunków wiedzą wszystko. W związku z tym my się w tym nie specjalizujemy, ale Ty jesteś świetnym przykładem osoby, która uwielbia, kocha własne rozwiązania, zainwestowała swoje pieniądze w odnawialne źródła energii, między innymi w wiatr, w słońce i korzystasz z tego wszystkiego. No i w tej chwili czujesz się trochę podirytowany. Tak jest, tym bardziej, że o, proszę, z czego wynika ta kwota? Jest usługa dystrybucji energii. Umowa była taka, żeby do mnie rozliczali raz na rok. Ale skoro ja z tej dystrybucji energii wyszły te kwoty, i się okazało, że jednak muszę płacić co 2 miesiące. Nie raz na rok, tylko co 2 miesiące muszę zapłacić tam w kwocie 48 zł i tak dalej. No w sumie wychodzi
110 nawet w okresie letnim, kiedy prawie że się nie zużywa energii, 62, 74 i tak dalej. I teraz powiedzcie mi jedno, czy ktoś w ogóle z oglądających nas jest w stanie zrozumieć, przecież ja 30% im i tak oddaję energii, bo tyle mi potrącają, bo mam powyżej 10 kW. Przecież ja tą energię oddaję do sąsiadów. Czyli leci ta energia najbliżej, gdzie tylko może, bo to jest jak wyciekająca woda ze zbiornika, czyli najbliżej leci. Nie, oddaję do sąsiadów. Nie, Edward. Tak, ten bo prąd to jest... od ciebie jedzie do Katowic i dopiero Katowic wraca. Ale skończmy ten mój wątek, później ty powładasz swój. Leci do sąsiadów i sąsiad już dawno dostał fakturę z dystrybucją energii, czyli z tą, czyli zostało mu odpowiednia ilość pieniędzy oprócz energii elektrycznej dołożone dystrybucja energii, czyli ta część energii, którą trzeba zapłacić. Czyli w zasadzie oni już, a teraz mnie liczą jeszcze raz dystrybucji energii za to, co ja im oddam i za to, co oni już wzięli, bo przecież wystawiają rachunki już z dystrybucją za tą moją energię. I niech mi ktoś wytłumaczy, to jest jak gdyby podwójne liczenie dystrybucji. Czy to jest właściwy sposób, czy tam nie ma ekonomistów, czy to jest specjalnie robione, że trzeba im dwa razy płacić za to samo i dlatego nas dodatkowo obciążają i jak widać, to wcale nie są małe kwoty. I dlaczego, i stąd właśnie wynika fakt, że ja chcę się troszeczkę odciąć, na ile będę mógł, od zakładu energetycznego, obojętnie jaki to by nie był, dlatego, że po prostu oszukują ludzi. Czyli wychodzi na to, że ty przechodzisz na stronę off-gridu. Ja przechodzę w całości, nie przejdę na stronę off-gridu. Ponieważ oni tobie dużo kasy wiszą. Ale fakt jest taki, nie mogę, bo przecież ja bym z tą energią i tak nic nie zrobił. Zresztą ja z częścią energii i tak nic nie robię w lecie, bo to instalacje są wyłączone. I z punktu widzenia społecznego to jest też zwykłe chamstwo, bo jeżeli możemy coś produkować, ewentualnie dać zarobić tym swoim obywatelom, my tego ustawiamy tak przepisy, żeby to było niemożliwe. I w ten sposób stajemy się przeciwnikami OZE. No przeciwnikami, skoro mamy za darmo instalację, która stoi pusta, nie daje energii, chociaż ta energia jest ta potencjalna możliwość, bo ustawiają tak przepisy, ustawy, że po prostu no ja też muszę uciekać, bo jakbym nie daj Boże miał jeszcze pompę ciepła czy coś w tym rodzaju, to dopiero przyszłoby mi płacić ostro, nie? A już wiadomo, że historie są tego typu, że tam odkupują za 40 groszy energię tym, którzy nawet mają fotowoltaikę przy pompie ciepła, a odsprzedają za złoty 20. Więc podwójne liczenie dystrybucji, jak w naszym przypadku, bo to prawdopodobnie jest zjawisko, które jest w całej Polsce, a jest 1 300 000 tych naszych z fotowoltaiką, to oni wszyscy oddają prąd najbliższemu sąsiadowi, a jak później odbierają tę energię, to i tak muszą za dystrybucję płacić, za którą już raz mieli zapłacone od sąsiada. Także niech mi ktoś to wytłumaczy, bo może ja tego nie rozumiem właściwie. To jest podwójne liczenie i to jest zwykłe oszustwo i dlatego na przykład idąc na wybory, nie wiem już na kogo głosować, bo przecież ci ludzie są po dwie kadencje albo i więcej, ciągle te same twarze widzę i widzę, że ciągle jakieś takie ustawy tworzą, które mnie nie chcą się mieścić w głowie, chociaż jakby nie było, no, jestem po studiach doktoranckich, nie? Tak, ale chemię, ty z chemii, wiesz, to jakbyś historię studiował, ale to może byś wiedział więcej. Inżynieria to jest matematyka, fizyka i wszystko razem do kupy, no. Niech mi wytłumaczą, dlaczego dwa razy biorą od nas, od ludzi pieniądze za to wszystko i później jeszcze narzekają, że wyłączają im prąd i tak dalej. W każdym razie, no tak czy siak, nawet ze względów technicznych i ze względu tej nowej manii, bo ja to tak nazywam, mania pomp ciepła, będziemy musieli
płacić ostro, bo będą linie rozbudowywać, bo przecież prądu nie starczy dla tych pomp i tak dalej, nie? Czy mógłbyś nam pokazać uruchomienie wiatraka? Mogę, nigdy ale... tego, nigdy nie pokazaliśmy naszym widzom, no, jak on startuje, no, a jest wiatr. No właśnie, miałem wiatr, wiatrak powinien właściwie się sam uruchomić i jest tam do tego taki mały kontrolny wiatromierz, ale on nie nadążał za prędkością zmian energii. Nie nadążał, musiałem go wycofać z obiegów, odłączyć od układu, żeby się nie następowało jakieś zaburzenia, bo albo się nie włączał, kiedy trzeba po tych 16 metrach na sekundę, bo taka jest prędkość liniowa nominalna dla tego wiatraka, albo czasami nawet w ogóle nie wyłączał, nie? Także najlepiej by ręcznie włączyć, wyłączyć, bo takich momentów, gdzie bardzo silny wiatr, czyli tak jak dzisiaj, i on sam się wyłącza, nie jest za dużo. Także teraz ewentualnie pójdziemy, a później ewentualnie pociągniemy nawet, co ja robię, żeby wchodzić w ten off-grid, bo całkowicie nie wejdę. Nie ma mowy, bo po prostu ja mam tyle instalacji ziemi starczy. Jakbyśmy to odczytali, ile ja energii pobrałem, tam te 4000 czy ileś, to ja po prostu, ja mam nadmiar energii. Ja muszę z tą energią coś zrobić. Nic nie bierzesz po prostu. I no 14, 18 tysięcy kWh mam do przodu. I jeszcze muszę płacić. I te 30% im nie starczy, a jeszcze na dodatek obetną mi tutaj. Przez ten czas, kiedy na twoim koncie urosła ilość tych 14 tysięcy kWh. 18. 18 tysięcy, łącznie dzień i noc. To powiedz mi proszę naszym widzom, ile w tym czasie ty zużyłeś energii? No tu jest napisane, ile pobrałem od niej energii. Energia dzienna, ilość energii elektrycznej pobranej z sieci po bilansowaniu. 3648. Z tym, że tyle energii pobrałem, drugie pewnie tyle, gdyby się zorientować, ile ja właściwie tej energii potrzebowałem, bo ja mam to ogrzewanie w podczerwieni, nie? Więc pobrałem od nich 3600, no to jest niewiele, 48 tej energii. Pewnie drugie tyle było we własnej produkcji, czyli 7 czy 8 tysięcy kWh pobrałem. I zużyłeś od razu na zużyłem do ogrzewania i do oświetlenia, czyli do wszystkiego. Ale trzeba zwrócić uwagę, że ja tutaj w zimie to operuję w tych trzech pokojach, czyli inne pokoje nie dogrzewam, dlatego że mam instalację po prostu za słabą, a poza tym no niezwykłe marnować energii. Że jak mnie nie ma, to ogrzewam. Ale po prostu widać, jakby tu porównać ogrzewanie pod czerwieniem i ogrzewanie węglem. Przecież jak ja paliłem węglem, to ja zużywałem 2 tony plus te drzewo, tam dwie, prawie 3 tony. Razy, jak policzymy współczynnik energii, zawartą w tej tonie węgla, czyli tam 8 tysięcy kWh, razy 3, to 24 tysiące kWh potrzebowałem do ogrzewania tego domu. Z tym, że to był inny schemat ogrzewania. Ogrzewałem wszystko na okrągło, czy mnie tam było, czy nie było i tak dalej, nie? Ale widać, jaka jest duża różnica, a tutaj wynika z tego, że ja łącznie 10 tysięcy kWh w zupełności wystarcza przy tej podczerwieni. A tam potrzebowałem prawie 3 razy 8, to jest 24, czyli musiałbym mieć plus jeszcze ten współczynnik 30%, to musiałbym mieć 30 parę tysięcy kWh, żeby ten dom ogrzać. I tu widać od razu też z matematyki, z tej faktury, ile można zaoszczędzić na podczerwieni, dlatego ja już od tego nie odstąpię i będę dążył w kierunku off-gridu. Zresztą, jakbyśmy ostatnio oglądali filmy na internecie słynnego Sławka Panele, słynnego Waldka Dąbkowskiego, pompa ciepła i tak dalej, wszyscy zaczynają ćwiczyć off-grid. Moje ćwiczenia off-gridu są jednak troszeczkę marne, bo ty jednak masz wielkie doświadczenie. Ja tutaj pokazałem na podłodze leży etapy mojej pracy w off-gridzie,
ale dotyczące magazynu energii, bo ja przecież magazynu energii nie mam. I nigdy nie używałeś. Nie używałem, nigdy, ale... Online zużywałeś energię produkowaną na bieżąco. Tak. I to był twój plus, ponieważ nie korzystałeś. Nie miałem magazynu energii. Dokładnie, ale dzięki temu też masz przetestowane wszystko bez magazynowania energii. Dlaczego? Tak jest. Ponieważ i fotowoltaika, i wiatrak chodził i od razu odbierał energię w momencie, kiedy słońce wschodziło. I kiedy zachodziło, to fotowoltaika przestawała działać, natomiast wiatrak, wtedy kiedy wiał wiatr, też tą energię od razu odbierałeś. Tak, a teraz w związku z tym, że chcę jednak zmniejszyć pobieranie energii z zakładu energetycznego, doszedłem do wniosku, po tych moich doświadczeniach, że jakbym dał jej chociaż mały magazyn energii, to już mogę z tego mieć zysk. Dlatego, że na przykład z 5-kilowatowej, z tego 5-kilowatowego magazynu energii mogę przez 12 godzin ogrzewać na przykład mój wewnętrzny pokój, który ma grzejnik na przykład 400 W, to przez 12 godzin mogę ogrzewać w zimie. A jak tutaj niektórzy youtuberzy podali, jednak 15 prawie dni w zimie jest fotowoltaicznych, że tak powiem, że można te 5 kWh naładować. Uzbierać. Uzbierać. Także na drugi rok na pewno faktura będzie inna, bo już dużo używam. Właściwie ogrzewanie, czyli ta największa część energii, to idzie już bez tego. Teraz tutaj, jakie ja zrobiłem postępy, tutaj kłaniam się Robertowi Mazurkowi. Proszę zobaczyć, to są moje ogniwa, nad którymi ćwiczyłem. Co to są za ogniwa? No właśnie, bo co powiem ci, że no... Life PO4, tu jest oczywiście ten amperomierz. To był akumulator do łodzi. Już pływałem łódką, która tam potrzebuje 12 V. Zrobiłem duży okręg, z tym, że widać moją nieudolność techniczną w sprawach. Po prostu źle te słabo są połączone, niefachowo te elektrody i tak dalej, ale łodzią już pływałem, ładnych parę kilometrów zrobiłem. Czyli na tych kilku tak, sztukach to waży, tak, to waży, ile to waży? 5 kilo? Nie. Gdzie? No może puścić, ja to, poczekaj moment. No 3 to max chyba. 3 kilo. I co, i na tych dosłownie kilku tutaj sztukach ogniwa? Bo każdy z tych 40... ogniw ma 3 z kawałkiem, zgadza się, tak? Tak, nie no. To jest amperomierz, tak, gdzie ćwiczyłem, do poszczególnych biegów badałem ilość amperów, które pobiera. No 40 przy trójce czy czwórce, bodajże jeszcze dokładnie już nie pamiętam, 40 amper z tego urządzenia było pobierane do silnika prądu stałego, czyli do silnika minikota. W związku z pytanie. To są ogniwa Life PO4, tak? Tak, Life PO4. Okej, okay, a skąd padłeś, gdzie ci trafiły w ręce takie ogniwa? Skąd no ty proszę. Je to masz? I to są... Ostatnio pokazywał te ogniwa na swoim kanale Robert Mazurek. Okej, okay, dobrze. On no, jakoś tam nazwał te, stwierdził, że są bardzo dobre. No ja to tak instynktownie szukałem i doszedłem do tego, bo chciałem... Pojemność sztuki tak. jednej, jaka jest? Ile jedna sztuka ma pojemności? No ona ma chyba nie 20, tylko 10 amperogodzin. No w sumie dają prawie 100 amperogodzin. I tu właśnie specjalnie pokazuję. Ale te cztery dają 100 amperogodzin? Nie, nie. Wszystkie 8. Tak, bo miałem dołączyć teraz równolegle, bo tu jest tam te 13... Tak, 13 tych voltów. Miałem dołożyć do tego drugą, ale tutaj troszeczkę mi się sprawy w domu pokiczkały, a poza tym stwierdziłem, że no, musiałby być lepszy fachowiec, żeby te połączenia były lepsze, bo zdarzyło mi się, że tam coś dotknąłem, katodę z anodą, jak przywaliło, to zacząłem mieć respekt do tych ogniw. I w sumie te cztery dadzą nam ten. Z tym, że ten kupiłem oficjalnie, Life PO4, tak. ale on kosztował 2000 zł. No więc, ale co, że to drogo? No dla mnie to jest drogo. Jak mam 2000 emerytury, no to dla mnie to jest drogo. Jak teraz musiałbym, a to kosztowało 160 zł, ta część, czyli to 320. Tu oczywiście brakuje BMS-ów i balancerów. Tak. Na czym się kompletnie nie znam. Myślałem, że Robert Mazurek coś w tym się zagłębi i pomoże mi w tym robić, nie? Być może, że teraz się dowie, że
że coś takiego jest, że można by się pochwalić też własną konstrukcją. I chciałem pokazać, to 320 i taka sama pojemność co tego, który kosztuje 2000 zł. Jak ja teraz musiałbym do tego mojego magazynu, który projektuję, 5 kWh. A tu jest 1 kWh? Tak, tak, 100. To jest 100 amperogodzin. 100 amperogodzin, 1,2. Także to kosztowało 320, a to kosztuje 2000, bo zobaczcie, jaka jest różnica. Aha. Niesamowita, nie? Nie, no, ja nie jestem w stanie kupić sobie za 10 tysięcy 5 akumulatorów, żeby utworzyć ten. I dlatego ten mój plan utworzenia magazynu energii, żeby zejść nawet w grudniu z ilości energii pobieranej, przynajmniej o 50% pobieranej z Enei, no bo 10 tysięcy to ja po prostu nie dam. No okay. Nie dam, bo to jest bez sensu. Teraz do widzów pytanie, albo piszcie w komentarzach, czujecie pasję? Czujecie pasję? Tutaj ja Cię podziwiam, jestem pełen podziwu dla Ciebie, ponieważ Ty jak gdyby przyznajesz się do tego, że ta Twoja praca twórcza, tworzenie i budowanie Twojego banku energii nie do końca jest perfekcyjne, idealne, natomiast no nie można Tobie... Inaczej, trzeba by było tutaj podkreślić to, że Ty masz ogromną chęć i potrzebę pozyskiwania wiedzy, uczenia się cały czas. Tak, ale to faktura pokazuje na to, że ja to muszę i wszyscy będziemy musieli w tym kierunku iść, bo państwo znów utworzy takie ustawy, w których każe się podwójnie za te rzeczy płacić, nie? No przecież nieudolność albo udolność tych prawników nie zna granic, bo oszukują ludzi w biały dzień. Chyba, że mi wytłumaczą, że to jest nie podwójne pobieranie opłaty za dystrybucję. To jest społecznie potrzebne. No to niech powiedzą, że to jest, niech to oznaczą, że to jest cel, że to jest podatek na 800+, czy co innego, a niech w sposób oczywisty nie piszą, że to jest za dystrybucję. Przecież oni od mojej energii już wzięli za dystrybucję od sąsiada. No więc dlaczego ode mnie jeszcze chcą brać? Włączmy ten wiatrak. Tak, idziemy włączyć. Włączmy ten wiatrak, bo nam się tu gorąco robi od tej, wiesz, od tej polityki. To pójdźmy w stronę tej zielonej energii. Ania, to włączę wiatrak, nie? Troszeczkę Marcin popatrzy, jak to się włączy. A ja muszę iść. Czyli on w tej chwili został przez Ciebie odblokowany i czeka na podmuch wiatru, tak? Nie, nie. On ma bezwładność. To jest... To jest siłownik. Okej, okay, dobrze. Siłownik... Aha, dobra. No, ogon nam się rozłożył ładnie teraz. I wystartował. No pierwszy raz widzimy u Ciebie, jak to startuje od zera. No i można pokazać bez wiatromierza po jeziorze, jaka jest fala. Tak? No i teraz całość energii idzie na ten grzejnik. I to jest... ale na ścianę idzie, na grzejnik na ścianę, tak? I to jest typowy off-grid. Dobrze. On by mógł też ładować akumulatory, ale... Nie za 10 tysięcy, czy nawet jakby powinien być 10-kilowatowy, to by było 20 tysięcy, to jest bez sensu, nie? To jest za duże pieniądze, poczekam, jak to będzie tańsze, albo sam sobie zrobię. Okej, okay, dobrze. Teraz tak, jesteśmy u Ciebie. No ten wiatr, można powiedzieć, że akurat w Twoim przypadku ma się jak rozpędzić. No, ma się jak rozpędzić, ale... On nie jest taki całkiem, że tak powiem, fachowy, bo nie powinno być tych terenów. Ten teren powinien być równy, żeby wektory prędkości wiatru były laminarne i równe, nie? Bo tak dochodzi do turbulencji, bo się zapiera na spadku. Stamtąd wieje szybko, zapiera się na tym wzniesieniu, powstaje ruch burzliwy. Turbulencja dla wiatraka powinny być równolegle wektory prędkości, nie? Ale on i tak zaraz się rozpędzi, także pewnie, chociaż nie, momentami. No ale,
A właśnie, słuchaj, my stoimy, on w tej chwili daje... No prawdopodobnie 3 kW. Ja też tak czuję, że tak może być. I teraz w tej chwili, my stojąc pod nim, niewiele go słychać. No niewiele słychać. Niektórzy mówią, że wiatrak po prostu... Jak jest szybko obrotowy, to są średnio obrotowe. Jak są chińskie szybko obrotowe, dwuśmigłowe, to piszcze aż, nie? To po prostu jakbyśmy linkę nad głową zakręcili, skakankę, to jak zaczniemy szybko obracać, to piszcze. A możemy tak obracać, że nie będzie piszczało, nie? Mhm. Także, o, teraz prawie ma maksymalne C, także się na pewno mieści w normie. Wiesz co, tam się aż prosi, żeby ten... A powiedz mi, czy gdzieś w którymś miejscu poza tymi grzejnikami widać, że 3 kW idzie teraz? 4? Bo to 3, nawet 4 może by iszły. Nie, nie, tylko na grzejnikach. Nie, jest licznik trójfazowy. Ja mam licznik trójfazowy, ale ze względu na to, że no to jest prąd trójfazowy, ale no nie ma tej częstotliwości takiej, jakiej trzeba, bo liczniki są robione na 50 Hz. Mhm. A to raz ma 50, raz nie ma 50 i, rozumiem. I wtedy przekłamuję zdecydowanie. Jeśli ktoś z naszych widzów chciałby, mówi, to ten Edward wygląda na takiego mądrego człowieka, doktorat z chemii pisał, to ja bym też chciał taki wiatrak sobie kupić, to 2-3 słowa dla naszych widzów. Na co powinni zwrócić uwagę, od czego zacząć, maszt, co, jak posadowić? No maszt to przede wszystkim... No to jest, ten waży 2 tony z groszami i to jest tylko 10 metrów na ten poziom gruntu, który jest, nie? Mhm. Są sytuacje takie, że jest wzniesienie, tak jak u Ciebie w Grodnie. Jakby tam postawił na tej górce wiatrak, to tak jakby stał na wysokości 30 metrów pewnie. A wiedzmy, że tam widać te wiatraki, nie widać tych wiatraków. W każdym razie co dwa... Zakryte są teraz. Co 10 metrów zgodnie z fizyką atmosfery rośnie prędkość wiatru o 2 metry na sekundę. Czyli jak ja mam tutaj 4, to te wiatraki mają 5 razy więcej. Oni już mają 20 metrów na sekundę. Mhm. Bo co 10 metrów rośnie o 2 metry na sekundę prędkość wiatru. Także wysokość ma znaczenie i to poważne, nie? Ale wykorzystując różne tam wzniesienia i tak dalej, czy teren się zawęża, tworzy jakiś lej taki, no to tym bardziej się opłaca, nawet w górach, tam gdzie ostatnio byłeś u Pawła Ekotech bodajże, nie? Mhm. To on tam jest taki pozdrawiamy, ciśnienie. Paweł, pozdrawiamy. Tak jest, mamy okazję, Pawle, no. Tak, pozdrawiamy. Działaj, tylko musisz trochę pocisnąć, bo inni ludzie wymyślą i wiatrak stanie się popularny przecież, bo to trochę czasu potrzeba, żeby nowe zjawisko powstało i czas jest potrzebny, jest ważnym czynnikiem i na pewno się tak stanie. Dużo ludzi będzie miało wiatraków i to, co kiedy wiatraki i to, co mówiłem, będzie można pojechać gdzieś tam, zwłaszcza dla gospodarzy, do PZGS-u dawnego, kupić sobie i wieżę, i wiatrak, i wcale nie za duże pieniądze, a wiadomo, że na wsi jest wiele możliwości wykorzystania wiatru, a przecież w zimie to nie ma takiej energii ze słońca dużej, tak jak żeśmy mówili, no trzeba 10 dni można znaleźć fotowoltaicznych, które w grudniu można wykorzystać, nie? A wiatr będzie wiał cały czas, tak jak teraz, nie? No tak, powiem Ci, że tutaj masz imponującą ilość i paneli, i tych zestawów, i łącznie z tym, że te wszystkie instalacje, jakby je razem podsumować, to tak sam, jak już sam powiedziałeś, Ty przekraczasz dużo, dużo, 10 kW-pików, to dawno przekroczyłeś. Nie, no ja mam prawie 30. No. 19 jest zarejestrowanych w zakładzie energetycznym, a 7 jest off-gridowych. Ta część... To jest off-gridowa, tych 8 takich paneli odróżniających się jest off-gridowa, bo inwerter wysiadł. Po 7, po 8 latach inwerter wysiada, ale że ja mam wszystkie instalacje robione na 240 V, także mogłem je bezpośrednio przyłączyć na prąd stały
i dołączyć. A tam w ogóle coś słychać? Nie słychać, nie? Słychać. Słychać? No przecież zdoła, mikrofony mamy. Ja się dorobiłem mikrofonu. Bo mi widzowie zarzucali, że tam nic nie słychać. No właśnie. Tacy ciekawi goście, a tu nic nie słychać. A oni takie rzeczy mówią ciekawe. No właśnie. Nie, no po prostu jakby się spiąć. Zresztą to i tak się stanie. Wcześniej czy później. To tak się stanie, że off-grid, którego byłeś ojcem chrzestnym, zaczyna się rozprzestrzeniać po całej Polsce i ludzie sami to zrozumieją, że no będzie płacił za dystrybucję dwa razy. No przecież żyję jak chłop pańszczyźniany, tylko że w epoce internetowej. I też muszę wszystkie pieniądze oddawać. Co się zbuduje, to muszę oddać na jakieś tam spółki Skarbu Państwa. No przecież wiadomo, że Enea jest spółką Skarbu Państwa i państwo ma 52% udziałów. I im to jest na rękę, że oni nas oszukują. Bo tak twierdzę, chyba się znajdzie mądry mi wytłumaczy, że nas nie oszukują. Ale myślę, że nie będzie takiego mądrego, bo to jest zwykła matematyka i nie da się ukryć. Ale dzięki mnie, no przecież ja byłem pierwszy w Złotowie, nie? A teraz proszę popatrzeć, sąsiedzi, wszyscy już mają instalacje. Tam jest instalacja, tu jest instalacja. W Złotowie to masę tych instalacji powstało i rzeczywiście ta energia będzie tak szybko podbudowana, że nie wiem, i czym ona skutkuje. Że to jest zasilanie rozczłonkowane, czyli nie trzeba będzie dodatkowych budować sieci, tak jak na przykład w elektrowni atomowej, jak zbudują dwie, to będą musieli tą energię rozprowadzić i ona będzie musiała lecieć po tych wszystkich kablach, żeby być rozprowadzany po całej Polsce. Natomiast w tej sytuacji paneli fotowoltaicznych, czy nawet chociażby wiatraka, to ona zostaje na miejscu i tam nie trzeba większych kabli na dalsze odległości czy coś, bo jest zużywana na miejscu i tyle, nie? Także no, jest przewaga potężna i no, gdyby było trochę mniej historyków w tych naszych władzach, to może by zrozumieli, o co chodzi w tym wszystkim, nie? Każdy ma prawo się wypowiedzieć. Wiadomo, że tak zawsze przychodzi taki moment, w którym cokolwiek by nie było, to jakkolwiek byśmy tego nie nazywali i ktokolwiek nie byłby przy sterach władzy, to na pewno nie ma lekkiego orzecha do zgryzienia. To jest pierwsza sprawa, czyli też nie do końca należy tutaj i z jednej strony negować, i z drugiej strony też należy pomimo wszystko jednak wspierać tych, którzy przy tej władzy są. Bo mamy raz na kilka lat możliwość się wypowiedzieć. A jeśli się wypowiadamy, no to no ktoś jednak wybiera, tak? No jest to wypadkowa ilości osób, które wzięły udział w wyborach. Ktoś wybiera, ale dlaczego ja teraz będę musiał oglądać znów w trzeciej czy w czwartej kadencji tych samych posłów, którzy robią tak kardynalne błędy w uchwalaniu tych ustaw, no. No przecież ja już nie mogę na nich patrzeć w ogóle. No ale tak. Ty jesteś zły. Tak. Jesteś bardzo zły. No bo jak mnie w sposób świadomie oszukują, jeszcze mi wmawiają, że ja nic nie rozumiem, tylko oni rozumieją. Taki Sasin kupuje 3 elektrownie dla Polski atomowe, a jest historykiem i uczył, robił dyplom przez 10 lat. Przez 10 lat ja zdążyłem zrobić i politechnikę, i doktorat, i tak dalej, a on przez 10 lat uczył się, by zostać historykiem, no. I później kupuje elektrownię atomową. Także... Czy ty mógłbyś nam pokazać, w którym miejscu ten prąd w pierwszej kolejności odbierasz z góry, z tego wiatraka? No, on wchodzi do skrzynki. Pokaż nam, bo to myślę, że tutaj temat dosyć mocno... Stąd schodzi do skrzynki i dalej przechodzi pod ziemią do starą kanalizacją. Starą kanalizacją, okay. Bo tu kiedyś była kanalizacja. Tak. I wtedy jezioro było czystsze niż teraz. Okay. Żeby było śmiesznie. I ona przychodzi do domu i tam jest taka skrzynka ze stycznikami, która przełącza przy odpowiednim napięciu, bo to są sterowniki napięciowe, nie? Przy odpowiednim napięciu przełącza na poszczególne stopnie odbioru tych grzałek, nie? Także no. Tym oto miłym akcentem wiatrak tam się kręci. My oczywiście zapraszamy Was na wcześniejsze odcinki i oczywiście późniejsze odcinki, które zrobimy. Natomiast jest playlista zrobiona
wiatrak off-grid. Tam znajdziecie dużo materiałów z Edwardem, także zapraszam Was, łapki do góry, subskrybujcie, udostępniajcie. Widzimy się na kolejnych odsłonach, a ja Ciebie jeszcze nie puszczam. Domyślasz się? Domyślasz się, że jeszcze będę miał trochę pytań do Ciebie. No to zobaczymy. No, może będę w stanie odpowiedzieć, bo przecież teraz jesteś niezłym fachowcem. Tyle rzeczy tam przełączałeś, że tylko czekałem, bo kiedyś się pszczoła ukąsiła czy coś, nie? Ale mówię, jak się pierdzialnie ten akumulator któryś, to dopiero zapamiętasz i narobisz afery. Bo to jest bardzo łatwo, to jak tam grzebiesz przy tych akumulatorach. Nie? Ale w miarę z upływem czasu, tak jak Ty powiedziałeś, że masz w miarę z upływem czasu masz coraz większy respekt i szacunek do tego prądu, napięcia, bo dopóki się bawisz jednym akumulatorem i są trzy ogniwa, cztery, tam coś, tu kilka volt, troszkę tych amper, no to tak wiesz, ale jak się tam zaczyna już mnożyć, to Ci powiem, zabawa... Dlatego ja czuję, dlatego zabawa robi się, dałem sobie spokój z tym akumulatorem, bo poczułem kiedyś, znaczy poczułem. Zobaczyłeś. Zobaczyłem, jak takie cztery małe mieszki potrafią energii przytrzymać, nie? I... Trzymajcie się, widzimy się na kolejnych odsłonach. Zapraszam Was i odwiedzajcie nas częściej. Cześć, hej! No, zobaczymy.